na brudno, zaniedbane, takie, że po prostu wstyd nawet dla Krakowa. No jest taka obawa, żeby to nie było za ślicznie. Jakby było za ślicznie, to by było nudno po prostu. Natomiast urok tej dzielnicy również polega na ludziach, którzy tu mieszkają od lat, którzy są w sumie bardzo miłymi sąsiadami, z którymi nam się świetnie mieszka. Tutaj jest pewien bardzo zauważalny marazm i to, że tutaj jest taki mały, niewielki postęp w porównaniu z tym, co dzieje się poza tą dzielnicą. Jestem przekonany, że już wkrótce to miejsce stanie się drugim centrum Krakowa, to jest pewne. Tu brakuje przynajmniej 18 do 20 tysięcy ludzi. Ja kiedyś w jakimś artykule to napisałem w ten sposób, że Kazimierz jest jakby znakiem żydowskiej nieobecności, a mógłby się stać znakiem żydowskiej obecności. Jeżeli chodzi o ten wymiar duchowy, to wiele osób tutaj znajduje tą taką pożywkę dla siebie. Lata 50. i później to był Meksyk. A potem już pamiętam go jako piękne miejsce. Tu się urodziłem, tu się wychowałem. Tutaj mieszkam. 42 lata mieszkam tutaj. Tu na Kazimierzu. Tu. Gdyby ludzie mieli więcej pieniędzy, to by na pewno kupowali. A tu się nie zmieniło nic. Ja pierwszy jak klientka szła, no kilo pomidorów, czy ogóreczka, czy pół kilo ogórków, a teraz tylko proszę jednego, no jak kogo stać, tak jest. Jest teraz bardzo mało ludzi, nie wiem, chyba starzy nie umierali jeszcze, a młodzież wszystko wyprowadziła się na osiedle. Od 41 roku to mieszkam na Kazimierzu, no, z rodziny pochodzę, dosyć dużo nas było, wielodzietnej, było nas 6 braci i 2 siostry, także jestem akurat najmłodszy z tej rodziny. No i większość braci się już wyprowadziło z tego Kazimierza, no jako tutaj pozostałem jedyny. Wiele osób wymarło i wyprowadziło się ze względu na warunki, jakie tu są. Wiele kamienic podlega remontowi, wiele się zawaliło i ludzie się rozprzestrzenili po całym Krakowie. Starsi, co wiesz, ja goniłam, oni już mieli dzieci, to wołają: Kryśka, co słychać, gdzie się obracasz, co robisz? Ale bardzo dużo, prawie 80% ludzi zmarło. Byli bardzo dobrzy ludźmi, gościnni, uczciwi, w ogóle pomagał jeden drugiemu, a teraz drzwi zamykają, nie puszczają, chowają się. Strasznie się robi, dziczyzna po prostu. Boję się, że nawet czy Polska za jakiś rok, dwa, czy nie będzie tak, jak gdzieś tam w Etopii, czy gdzieś w tych krajach, co tak jest. To znaczy jest bardzo tutaj bardzo dużo chuligaństwa. Jest zaniedbany, jest dużo śmietniska, niepotrzebne są te kamienice, które są rozburzone. Powinno się za nie zabrać za remont, albo wybudować nowe budynki, nowe mieszkania dla ludzi. Przecież dużo jest ludzi takich bezdomnych, gdzie nie ma dachu nad głową. Jest dużo młodych małżeństw, którzy mieszkają na przykład tak jak ja w jednej jedynej kawalerce, gdzie się gnieżdżą po dwójkę, po trójkę dzieci. Tych pojemników tam nie było, takich drani tak na środku, bo tam nie było tego pojemnika takiego blaszanego. To tam nie było, tam było tak pięknie, tu wszędzie pięknie, bo
A teraz wszystko się to wali. Na popana stawiali te garaże, czorty i wszystko się to wali teraz. Dzieci na dole taki. Gdzie to? Kto to widział, żeby tutaj było trawa? Tu było tak piękny podwórzec, że mówię, pani, aby była pani przyszła, tu to był piękny podwórzec. A teraz tylko kamieni, za przeproszeniem, głowin i gnoja i więcej nic. Boimy się, żeby tego nie odmalowano. No, żeby nie zrobiono takich eleganckich fasad. Tutaj, prawda, powstał troszkę dalej konsulat rodzi się węgierski. Oczywiście może być trochę takich domów, może być trochę kawiarni, ale nie wiem, może zaimpregnować te stare cegły jakoś tak, żeby były przezroczyste, żeby widać było. Nie, nie, bo to rzeczywiście, żeby to nie podzieliło losów warszawskiej starówki. To nie jest oczywiście porównanie bezpośrednie, bo ona, powiedzmy, powstała od nowa. Zabrali nam teatr. Nie mamy go. I teraz się błąkamy po ulicy, patrzymy, jak to kiedyś ładnie wyglądało. Publiczka składała się z ludzi ze wszystkich dzielnic, spoza Krakowa. Sama osobiście odbierałam telefony z miast wojewódzkich, spoza województwa, przepraszam, Bochnia, Tarnów, Nowy Sąd, gdzie rezerwowali bilety 2-3 tygodnie wcześniej na spektakle nasze. Jak przechodziłem przez rynek nieraz, czy u fryzjera, czy gdzieś, to zawsze co tam będzie grane, co tak dalej, nie? I tak po prostu było do czasu, no to kiedy właśnie zarządem straży zamknęli ten teatr, no i człowiek po prostu nie mógł sobie miejsca znaleźć. Tu nas wszyscy znali, pomimo że tutaj można powiedzieć, że społeczność taka była, no jak na Kazimierzu mówi się do tej pory. Ale my, jak wychodziliśmy z teatru, nas chroniono. To idą artyści z teatru. Ich nie wolno tutaj. Myśmy byli swoi. Ludzie się pytają. Pytają ciągle, co się z tym teatrem stało. On przestał istnieć jako obiekt, jako instytucja, ale istnieje w naszych sercach. Związani jesteśmy z naszą małą ojczyzną, którą był Teatr Kolejarza. Budynek został. Wprawdzie już nie nasz, a teatr został wyrzucony, znaczy ludzie. No nie wiem, no jest teraz pięknie wybudowany ośrodek kultury żydowskiej, a przecież mogliby tak samo zrobić tutaj, bo mógłby to być teatr żydowski, bo to kiedyś podobno przed wojną był żydowskim teatrem. Na początku moich zainteresowań i zaangażowania się w sprawy stosunków polsko-żydowskich unosiłeś się, Feliksie, przepraszam, że będę w ten sposób to już mówił teraz, jako taki duch pomagający we wszystkich przedsięwzięciach, któreśmy podejmowali. To, że Kraków żyje znowu z kulturą żydowską, że ta kultura jest trwałym elementem dzisiejszego Krakowa, w niemałym stopniu mamy do zawdzięczenia tobie. Masz tu wielu serdecznych przyjaciół. Mieszkasz daleko, ale wiem, że sercem jesteś stale z tym miastem, z którego się wywodzisz. Przed chwilą wróciliśmy nawet do tradycji jeszcze dawniejszych, bo do tradycji Krakowa sprzed I wojny światowej. Ale to nie jest zła tradycja w tym mieście. Właśnie dla tych spraw to była dobra tradycja. I między innymi dzięki temu można było zapewnić w Krakowie dość wyjątkową stosunki i związki między
mieszkającymi tutaj Polakami i Żydami. Jestem chłopakiem z Kazimierza, znają mnie młodzi i starzy. Tutejszych dziewcząt większa połowa o ślubie ze mną marzy. A kiedy idę Bocheńską ulicą, nikt się przede mną nie chowa. Bo ten Kazimierz przecież nie wiąfa, tylko dzielnica Krakowa. Bo ten Kazimierz przecież nie wiąfa, tylko dzielnica Krakowa. Jesteśmy chłopaki przyjazne, jak ktoś do nam poda rękę, to my też mu rękę. A jak ktoś do nas kamieniem, jak ktoś do mnie kamieniem, to ja zawsze do niego kurwa chlebem. No. Kiedyś prowadziłem ulicą wielkiego, wspaniałego artystę światowego, pana Kiliana, szefa Królewskiego Holenderskiego Baletu. I szliśmy nocą przez Kazimierz i wyszło trzech pijanych, bardzo agresywnych. I on taki wystraszony mówi do mnie, rany boskie, co to będzie? A jeden z nich mnie zauważył i mówi, Juruś, rany boskie, i przytulił mnie. Wtedy powiedziałem Kilianowi, słuchaj, to są moi kumple, ja z nimi chodziłem do jednej klasy. Chłopaki z Kazimierza są sztywni i muszą być sztywni, bo my się nie damy. Bo, no, między Odrą a Nysą to my są, o. Sam się widzę. Dajcie mi spokój, kochany, dajcie mi spokój. Ja mówię, kochany, ja jestem żonaty. Dobra, dobra, dobra jest kobra. Kiedyś stary kodeks złodziejski mówił na przykład, że u siebie się nie kradnie. W tej chwili to się zmienia po prostu, niekoniecznie ci starsi, ale młode pokolenie, które tutaj wyrasta, to dla nich nie ma różnicy, czy powiedzmy iść do innej dzielnicy i tam ukraść samochód, czy tutaj wybić szybę sąsiadowi. I tutaj się niestety romantyzmu nie znajdzie. Natomiast owszem, jest kilka takich starych bloków, w których mieszkają właśnie ludzie, w większości ludzie z marginesu i panuje tam dosyć specyficzny duch. Jeżeli ktoś znajdzie w tym romantyzm, no można, ja może z urzędu, jest mi ciężko. Niemcy odeszli, to pisaliby na fasadzie, budujemy lepsze jutro. No mamy piękny kraj, proszę pan, no mamy ładną, piękną Polskę zieloną. Tylko trzeba podlać wody troszeczkę, nieoszczędności wody. A my oszczędzamy, bo my po prostu dzisiaj nas rudzą wodę, po prostu nie odkręcają tym mocą. Taka kawa leci, herbata, wiecie, kwiatli powie, czy lubianek to jest. No panie. My mamy piękny kraj, my mamy piękną i szczytne, proszę pana. Tylko trzeba też nie śmiecić, porobić jak najwięcej tych koszy, nie wiem? Bo to są ludzie, którzy, panie, zrobi się kosz, zapełniony jest. A to nie moje, up, nogą kopnie w to. Rozwalone to jest. Ludzie, tak się nie robi. Warto przejść tędy wąskimi uliczkami. To wtedy usłyszy się gwarę krakowską tutaj. To chłopcy już bardzo podstarzali z Kazimierza, ale nie bandziory. Tropił ten wątek, przypominam sobie w tej chwili, Jacek Stwora, radiowiec krakowski znany, już nie żyjący, dzielnicę Szwarckopów opisywał w nagraniach reportażowo-radiowych, odkrywczych. Było jeszcze więcej interesujących ludzi wówczas. Może knajpy też były ostrzejsze, jak na przykład Bar Kazimierz, 500 metrów dalej czy 400, nie ma już, ale za to są trzy bary mleczne. W tej okolicy bardzo tej biednej ludności potrzebne. Było parę razy takie, że nam ubliżali, przezywali, no ale my się staramy ich grzecznie obsłużyć, także myślę, że to nie od nas zależy. Bo jak ktoś wypije, to powinien po prostu iść do domu, położyć się odpocząć, a nie tu przyjść po prostu nas od najgorszych. Thank you.
jest pierwszym miejscem o charakterze żydowskim w Krakowie, które funkcjonuje w sposób permanentny, gdzie codziennie można usłyszeć muzykę żydowską, gdzie można spotkać ludzi, którzy mają podobne pochodzenie, ewentualnie podobne poglądy. To miejsce w sumie spowodowało jedną rzecz. Jedną rzecz taką mianowicie, że obok tego miejsca powstaną inne o podobnym charakterze. I pytanie, które się często pojawia we wszystkich rozmowach w podobnych sytuacjach, czy tu jest możliwy powrót życia żydowskiego? To pytanie jest bardzo trudne. To, co jest charakterystyczne dla kultury żydowskiej, mieści się na stosunkowo niewielkim obszarze Kazimierza. To znaczy, to dotyczy przede wszystkim ulicy Szerokiej i przyległych rejonów. Można tu mówić o historycznym mieście żydowskim. Jest to wobec tego obszar takiego spokoju. Tutaj nie ma dużego ruchu, nie ma ruchliwych ulic. I jest to przede wszystkim według mnie sprawa zbudowania tutaj wygodnej dzielnicy mieszkaniowej. Przede wszystkim. W Krakowie, kiedy się przechodzi ulicami miasta, widać niemal z dnia na dzień, szczególnie ostatnio, w ostatnich latach, zmiany. Natomiast tutaj tych zmian się nie widzi, albo widzi się ich bardzo mało. Kazimierz bardzo się zmienił na niekorzyść. No bo wyszło to tak, że w tej chwili Kazimierz jest w sumie martwym Kazimierzem. Kiedyś ten Kazimierz tętnił życie. Zresztą jak widać, ta ulica Wawrzyńca, która kiedyś była, powiedzmy, dość uczęszczana i przez tych byłych pracowników MPK, w tej chwili w sumie jest martwa. No. Przejeżdża co jakiś czas samochodzik i koniec. W tej strategii miasta, w tym względzie, pod względem Kazimierza, na pewno ogromną rolę będzie odgrywać nadanie nowych funkcji tym miejscom, które już dawnych funkcji spełniać nie będą, na przykład synagogą. Są to miejsca, gdzie toczyło się to życie żydowskie przez cały czas. Są te miejsca, gdzie były studiowane Tora i Talmud, gdzie studiowano Księgę Zohar, gdzie przez cały czas mieszkali przede wszystkim pobożni Żydzi. I w tej chwili przeciw ich nieobecność. Jest to dla nas miejsce tutaj szczególne na Kazimierzu. Jest to miejsce dla ortodoksyjnych Żydów i dla resztki Żydów, którzy tutaj pozostała w Krakowie, rzędu 180 osób. Jeszcze, a gdzie mieszkało tutaj na Kazimierzu, w granicach 60 tysięcy, gdzie w tej chwili bezpośrednio w granicach Kazimierza pozostało jeszcze trzech mieszkających Żydów, bezpośrednio na Kazimierzu, którzy mieszkają, to jest trzech ostatnich. Shoron, Ihoi Shoron.
ten drugi Kazimierz coraz też bardziej robi się ładny. Odkrywa się dużo różnych nowych domów, które są remontowane, chociażby tak zwany dom Esterki na ulicy Krakowskiej, gdzie rzekomo mieszkała ukochana Kazimierza Wielkiego. Sam plac Wolnica jest ładny ze swoim ratuszem. Zresztą plac, który był dużo większy, bo on był prawie że tak wielki jak plac, jak rynek krakowski. Dzisiaj jest troszkę mniejszy, ale za to ma piękne kościoły, które dzieliły zresztą te dwie dzielnice, Kazimierz Żydowski i Kazimierz Chrześcijański w dawnych wiekach. Z różnymi takimi nawet ciekawostkami typu, że ponieważ istniał zegar na wieży Kościoła Bożego Ciała, to gmina żydowska musiała płacić za ten zegar, za to, że mogła spojrzeć lub słyszeć wybijane godziny. Tego zegara teraz zresztą nie ma. Jest to dzielnica jakaś w jakiś sposób nieposiadająca takiego swojego pewnego wymiaru duchowego. Skałka, Święta Katarzyna, Boże Ciało, Bonifratrzy. To jest tych kościołów trochę i widać, że ludzie jednak też i garną się, przychodzą. Myśmy jakoś tak troszeczkę zaczęli niekonwencjonalnie przed kilku laty. Gdyśmy na nowo odzyskali ten klasztor, który nam po prostu został oddany. Wtedy też wyszły takie dość ciekawe projekty pracy z młodzieżą. Stworzyliśmy taki quasi klub dla młodzieży, nie tylko dla młodzieży, także i dla dorosłych, ponieważ to ma służyć każdemu, kto chce po prostu przyjść, spotkać się z innymi. Każde środowisko tworzy własną kulturę, własny styl i myślę, że tutaj się tworzy powoli też taki pewien styl kazimierzowski. Kazimierz jest, można powiedzieć, ojczyzną klezmerów w Polsce. Tam właśnie znakomici muzycy klezmerowali, grali tą muzykę na Kazimierzu. Niestety, cisza. Kazimierz milczy, powiedziałbym, milczał. Thank you.
Chodzi. Gdzie jest drugie miejsce na świecie, gdzie ulica Rabina Majzelca krzyżuje się z ulicą Bożego Ciała, a ulica Świętego Sebastiana z ulicą Berka Joselewicza. To jest chyba rzeczywiście najkrótsza diagnoza europejskości Kazimierza, bo rzeczywiście tak to jest i każdy to może sprawdzić.